Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł Lucek. Siemanko, jestem Lucek. Sierżant Lucek właściwie. Sierżant Lucek i sierżant Paweł. A nie posterunkowy? Posterunkowy coś robi? Nie, a siedzi na posterunku, dobra, nieważne. Okej. Okay. Więc... I no. Jedziemy dzisiaj na patrol, ale dzisiaj wyjątkowo. Jedziemy na autostradę i będziemy suszyć. Jak na autostradzie będziemy suszyć? No, tam przekraczają cały czas prędkość, co ty nie wiesz? No patrz, jak ładnie jeżdżą. Patrz, jak się wciął. Ej, patrz! No co, ty, da, wybierzemy go, kurde, co? Pojechał. Dawaj, ja, sygnały. Joki koleś, co on tu robi? Dawaj go. Ja myślałem, że sobie odpocznę dzisiaj na robocie, pośpię coś, a tu nie, widzę, że... Od razu, wysiadka! Wezmę... Yeah, boy, patrz, ucieka! Szybko, bierz go! Proszę wysiadać. Czekaj, weź czekaj, ja wezmę jakiś... Nie ma, wysiadaj od razu, brutalnie, bo to kurde... Czekaj, szukam, o toporek jest, dobrze, mam toporek policyjny. Ja to kobieta jest, widziałeś? Nieważne. Proszę się zatrzymać. Sprawdzę auto. Zobacz, czy tam nie ma narkotyków. Słabe. Spróbujmy otworzyć maskę. Czekaj, to tak... To tak nie... O, nie, to szybę otworzyłem. Mhm. Kurczę, słabo idzie nam coś tutaj z tym otwieraniem. Dobra, przestawmy, musimy go odholować gdzieś. Co mi się wydaje, nie? Nie może tak stać tutaj na środku. Dobrze, to ja go biorę. Dobrze. Musimy, ja myślę, że tutaj ten... Czekajcie, o może. Ja cię zatrudnię, żebyśmy się nie zabijali. Tak, przypadkiem nie strzaskali, wiesz. No. I znaczy, w sensie odstawimy go gdzieś. Zaprosić mnie do tego, jako partnera, to no rozumiem. No. Odstawimy go gdzieś i myślę, że należy go spalić. Spalić, mówisz? A no tak. Tam pewnie są jakieś złe rzeczy niedobre. O, tutaj, najlepiej w tym. Pod kamienicą, żeby kamienica się spaliła. Czekaj, nie wjeżdżaj tu, bo tutaj jakieś brudne rzeczy są. Dobra. Mam jeszcze kanis, dobrze. To ja tu zaparkuję gdzieś, o. Mhm. Dobra. Możesz odpalać, partnerze. Co odpalać? No tutaj. Benzynkę? Dobrze, czekaj, już. Okej. Okay. Jest dobrze. Nie, no musimy te dowody usunąć, bo to ja nie widzę, żeby tam się paliło. Kurde, popsułeś. Ja popsułem? Musimy zniszczyć te dowody, bo tutaj jakieś jaja są po prostu. Nie, no gościówka ewidentnie coś ukrywała. Zajechała nam drogę! To jest karygodne. W Stanach Zjednoczonych za coś takiego to od razu do pierdla idziesz na 7 lat. A w Rosji to od razu ten, ciukają. A w Rosji to stoi czołg i ten. Dobra, spalone dowody, możemy jechać dalej. Dobrze. Policja, znaczy, nie masz wsparcia? Nie ma wsparcia, dobrze, jest wszystko okej. Okay. No tam gdzieś nasi chłopcy coś ten... Czekaj, bo czerwony jest. No, dobrze. Okej. Okay. Tak się nie przejeżdża. O, co on tutaj? Wymusił! Czerwony, dawaj go. Czekaj, bo mieliśmy czerwony, ale wymusił, bo myśmy mieli ten... Nie, on wymusił. No on wymusił, oczywiście. Jak jechaliśmy na sygnałach, to jak on? Co on? Patrz, coś zatrzymał na samym środku. Proszę wysiąść. O nie! Potrącił cię! Cholera. Gońmy go. Czekaj, przestrzelę mu opony. Już. Co? Ale ty masz lufę. Dawaj, gonimy go. Dobra. Gdzie on pojechał? Chyba tam w prawo. Dobrze. Zaraz w prawo. Zajedziemy mu drogę. Blokada drogowa. Jest tu, jest. Zobacz. Co on robi? Ucieka na tory. Blokuj go. Ja wsiadam, biegnę. Opony. Dobrze, wsiadaj szybko, bo on ucieknie. Gazu. Co za ziomek? Co on robi w ogóle? Gazu. To jest typa jakaś. To jest ty piara? No, o, próbowałem przestrzelić opony, ale ciężko było. Zawsze tak z tymi BMW jest, zawsze tak jest, kurde. Zawsze BMW-ki robią problemy. Ja nie wiem. Patrz, czy driftuje. No, coś tu robi. Kapcia łapie czy nie? Spróbuję przebić oponę. Na razie dobra, nie ma opony. Dobra, trudno. Ma czekaj, jak się nazywał ten, bo ten sierżant mnie uczył. Manewr policyjny. Manewr pip stop, nie? Czy coś tam było? Walią w dupę. Ale uszkodzone auto. Trudno. Zarysuje się.
Dowódca mówił, że spróbuję, w porządku. Tutaj ten w dupkę trzeba uderzyć, no, nie? No, pamiętam, czego. Dawaj, dawaj, tutaj. Kawałek jeszcze, kawałek. Dobrze, no, dawaj, no. Ale hamuje pulpetka, no. Patrz, a się kurczę, pulpet. Poczekaj chwilę, spokojnie. No, no patrz, czekaj, może zajadę jej drogę. Czekaj, nie zaraz nie będzie miała w ogóle na czym jeździć. Kapcie o kurczę, potrąciłem kolesia. Trudno. Dobrze. Ej, to, to nie jest kobieta. Nie jest kobieta? No nie, ziom, no. Dealer narkotykowy, lubisz, gonimy spoko, go. Dealer narkotykowy. Patrz, i na czerwonym. Czekaj. Kolejny, weź mu tam, notujesz? Tak, tak, no zanotowałem wszystko. Tak, dobrze. Czekaj, czekaj. Czekaj, blokuję, blokuję. O, dobrze. Dobrze. Wysiadka. Czekaj, nie, nie, nie. Stój! Toporek, toporek! Kurde. Gonimy go. Biorę auto, biorę auto. Biorę policyjny motek. Weź policyjny motek, weź go tam wytłumacz. Olera, mamy wsparcie. Dobrze! Mam go! Czekaj. Dobra. Nasz kolega jedziemy. Biegnie ze strzelbą, zaraz się nim zajmie. Dobrze. Można dzwonić do dowódcy, że już nie potrzebujemy wsparcia. Tak, tak, jasne, jak najbardziej. Opony. Jak najbardziej. Mogłeś się schować tam, bo dowódca trochę potrzebuje czasu. Co ty gadasz? To ja już dzwonię. Nie, ja już dzwonię. Tak, dzwonisz? Okay. Dobra. Okej. Okay. Dowódca zgarnął nam z wypłaty $400. Nie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci. Nie, jak sam się uśmiercił, koleś. Nie, co oni tam robią? Patrz! Coś czekaj, knują, to skaterzy są. Obserwujmy na razie. Dobrze. Obserwujmy na spokojnie. Okej. Okay. Kurczę, kliknęło mi się. Nie, nic, nic, nic. Mogą nie widzieć tego radiowozu. Przepraszam. Ale fajnie kukuciki, zobacz. No. Musimy ich śledzić. Ciekawe, co tam robią. Dobrze, ja ciebie proponuję... Ciebie dźwięki są? Tak, tak. Idziemy z nimi porozmawiać. Schowam pałkę. Czekaj, ja ciebie dokrył, nie? Czekaj. Mhm. Powolutku podjadę. Dobra. Podświetlę. Panowie, co wy tu robicie? Halo, halo? Nie chcę rozmawiać. Czekaj, wezmę tego, policyjny tulipan. On zawsze najlepszy. Dobrze. Czekaj, tam obserwuj, żeby radiowóz nam nie zniknął. Dobrze. Dzień dobry, co pan ma w plecaczku? To jest plecak, co to jest? Szelki. Patrz, co on pali? Narkotyki biorą. Oni palą madzichuanę. Madzichuanę? O, shit! Dobra. Czekaj, ja ucieka, zobacz, pieniądze. Gonię go. Dobrze, bierz pieniądze, ja gonię. Dobra. Tego. Stój! Dobrze, mam go, jeszcze żyję. O, okej. Okay. Dobra, i patrz, nawet policja nas, nie mamy wsparcia, sami to załatwiliśmy. No. Dlatego dobrze. Musimy zawsze robić najlepiej w takich przyczółkach, przyłkach. Chodź. Właśnie. Ja proponuję teraz posłuszyć troszeczkę, ja teraz bo... nas ściga, z jaj. Dostaliśmy wezwanie. Że tutaj przekraczana jest prędkość, na moście konkretnie. Regularnie, mówisz? Poczekaj, no. Bo tutaj znowu nas... No to poczekaj. To może zadzwonić do restora, bo mnie się budżet kończy powoli. Tak, tutaj no. Nie wiem, czy będę mógł do... bo powiem ci, że... Niedawno dzwoniłeś do tego, do dowódcy. Tak, dowódca mówi, lubię, że... regularnie dzwoni. No właśnie, no. Właśnie, no. O to chodzi. Tutaj, no dobrze jesteś, dobrze jedziesz, dobrze. Dobrze, wiesz, a ja nie, na razie jadę tak się, wiesz, przyczaić, żeby nas ten... Dobrze, wsparcie, dobrze. Żeby nas wsparcie nie znalazło, wiesz, bo kurczę... No bo oni są z nami pączki jeść cały czas, a my nie chcemy. No wiesz, oni by jakby kupili te pączki nam jeszcze, to spoko, nie? Ale oni nam podżerają cały czas. No. I dobrze. Się wściekają, jak my im nie dajemy pączku. Dobrze, mamy to. Teraz tutaj na moście przekraczają prędkość. Dobra, zaraz zobaczymy. Czekaj. Może wiesz co, może tu się przyczajmy, co? Tak, tu się przyczajmy, no. Czekaj, tu zaparkuję. Oj. Dobrze. Nic, nic. W porządku. Nie bolało. Czekaj, zobaczę. Mam suszarkę, okej. Okay. Masz suszarkę? No mam, wziąłem akurat. Stój! Patrz! Ło, ło! Coś ma to ten, do ukrycia. A to jest ten, furgonetka. Znaczy to jest ten, SUV. Bierzemy go, gonimy. Już, wsiadaj. Kurde, ale zobacz, na... pierwszy ten i już będziemy go łapać. Kurczę, te znaki są niepotrzebne, po co te znaki wstawiają? Strzelam mu po oponach. Poczekaj, ja najpierw ten, nie przez przednią szybę, ziom. Dobrze. Spokojnie. Dobra.
Może z tej strony to. Tam jest jeden. Dobra, wystarczy. Niech już ma przebite te opony. No. Dobrze, jedzie jeszcze jakoś się trzyma jeszcze. Blokujemy go? Nie, jeszcze jedzie. Spokojnie, jeszcze jedzie. On ma wszystkie przebite opony, czekaj, spróbuj go wziąć na tył. Okej, driftuje. Stop. Wysiadł, ucieka! Biegniemy. Czekaj. Asekuruj mnie. Ja za nim pobiegnę, jest okej. Biorę radiowóz, będę was obserwować. Nie wiem, czemu jego wspólnicy uciekają w tym samym kierunku. Dobra, ekstra. Jest. Kurde, nie tak. Wsiadaj, powiedziałem. Patrz, no znowu ucieka? Nie. A, jak ty przyszedłeś testy sprawnościowe? Lucek. Dawaj, Asuka. Kurde. Spokojnie. Kurczę, no. Nie, no. A! Spróbuj go uderzyć pięścią, weź pięść. Mam go. Mam go, kurde, znowu wstał. Dobrze, czekaj, mamy go. Mamy. Ucieknie. Do wody. Wezmę policyjny kastet. Dobrze. Ja mam taki specjalny maczetę. Taki złoty pikowany, wiesz? Dobrze. Mam jedną gwiazdkę wsparcia, wiesz? W brzuchu miał ukryte narkotyki, jedziemy dalej. Miał w brzuchu? Miał. Co ona tu robiła? O, udziel jej pomocy, pierdziele. Bo ten, ją potrąciłem. Nie. Dobra, musisz wsiadać, bo jedzie ten. Dowódca jedzie. Aha, dobrze. Za nami. Jedziemy. Ja pierdziele. Sami oszuści, dilerzy narkotyków. No. Złoczyńcy i... I zboczeńcy. Wszyscy. Tak, wszyscy, dokładnie. Czekaj, tu na razie gdzieś przyczają nas. Na przykład tutaj. Weź tam zobacz, czy tam gdzieś nie ma jakiegoś tego komunikatu policyjnego. Ty nie wysiadaj, bo już jedzą. Ja już jadą. Dobra. O. Okej. Dobra. Spokojnie. Co tak długo nas ten... Nie wiem, ale mi się to o, nie... Już, czekaj, już, co, już co on tu robi? Zobacz, czekaj, stój! Który? Ej, poczekaj, patrz, no. Tego, tutaj ziomek, no. Czekaj. Czekaj, no. Drzwi muszę domknąć. Dobrze. Ale jakoś tak... A ta? A myślałem, że o tej. Ja bym to sprawdził, bo ona jest inaczej ubrana. Dobrze. Ja idę stąd biegać. Pyk. Masaż szyi. Przepraszam. Ja też zrobię tu masaż. Dobrze. Masaż maczetą policyjną. Dobrze, cofam. Jedzie pogotowie, czy jedzie policja? Nie wiem, jedziemy. Jasne, wsparcie już jedzie znowu. Mówiłem, zajmuj się pojedynczymi osobami, a nie od razu 10 siebie. Dobrze. Mamy tu sklep. Ja bym zbadał ten sklep. Ja pojadę na razie tędy, wiesz, tutaj. Na razie, dobrze, spróbujmy tu. Tu się ukryjmy i prześledźmy ten sklep, bo tutaj mamy widok dobry na sklep. Czemu ty teraz nie będziesz mógł skręcać w lewo. W momencie. Czekaj. Czekaj, ja cię zawinę, bo tu jadą już. Mhm. Nie, jest okej, nie przejadą tu. Przyjadą. Nie, mówię ci. A, przejechali dalej. Pojechali prosto. No. Teraz tak, tutaj mamy stację benzynową, widzisz tam na dole? I jest sklep. Z tego co dostałem zgłoszenie o tym, że na tyłach tego sklepu są składowane narkotyki. Musimy to sprawdzić. Nie, no jakie narkotyki? Pączki. Świeżo dostała pączki tam była. Ziom, co ty gadasz? Narkotykami się zajmuje Wydział Narkotykowy, a my się Dobrze. Okay. Wiecie. Mamy wsparcie jeszcze. Aha, dobrze, jeszcze wsparcie jest, dobrze. Kurde, mogą nas zauważyć. No jest dobrze. Tylko teraz jadę jeszcze z tamtej strony. Nie, już koniec. O, shit. Uważaj. No to... Okay. O, dobra, patrz, w ostatnim momencie. No. Oj, poczekaj, bo za dużo ich tu jeździ. Mhm. Dobra. Pod sklep. O, shit. Uważaj, jak skręcasz. Przepraszam. Wyrwało nam drzwi. Zapomniałem, dobrze. Że nie ma drzwi. Poczekaj, zobaczymy, czy jest tylne wejście do sklepu. Dobra, spokojnie. Poczekaj, to jakiś gościu chyba na czatach. Nie. Zamknięte, poczekaj.
Nie, to się chyba nie da wejść. Niestety. Spokojnie, wejdę do środka. Jestem w środku. Dobrze. No czekaj, na razie nic nie rób. Udawaj, dobrze, że jesteś tam po pączki. Dobrze, jedę do kibelka. Patrzę na górę. Dobra. Zamknięty kibel. Zerkam tutaj, ja to przy kibelku. To już rodzi podejrzenia. Słuchaj, to ma komputer odpalony. Ma kompa odpalnego? Ma Windowsa Vista, stary, musimy go zgarnąć. O kurczę, nielegalne oprogramowanie. Tam, widzicie? Nielegalny jest. Dobrze. Poczekaj, zaraz na zeznanie. Zobacz, patrz. Tam patrzą, tam. Widzisz? O kurde. To jest Windows Vista. Świste. Nielegalne oprogramowanie ma, dobra. No. Co on ma tutaj napisane na tablicy? Ej, tu jest safe, zobacz. Może będzie miał pączki tutaj. No, ładny safe, podoba mi się. Fajnie, podoba mi się, czekaj. A tu? Nie ma wyjścia na zewnątrz. Chcę z panem porozmawiać. Ma pan coś do ukrycia? Czy nie ma pan? Właśnie. On ci pomiziam po buzi, ty misiu pysiu. Taki fajny jest, widzisz taki? Jakaś inna rasa. No. Czekaj. Nie, no nie podoba mi się on. O, przepraszam, wyciągnął pistolet. Gdzie ukryłeś narkotyki? Gdzie ukryłeś narkotyki? Gadaj. Wyciągnę coś z niego. Uszkodziłem mu batoniki. Dobrze. Mów więcej. Okay. Nie chcę więcej gadać. A patrz, pieniążki to ma, widziałeś? Czekaj, gdzie on idzie? Dobra, to tam ten, przesłuchaj go, bo tutaj mi się kasa otworzyła. Dobrze, przesłuchuję go. Mów, co wiesz. I czego nie wiesz, też mów. Ja zadzwonię do Lestera, mówić. Może, wie? Znaczy do tego, do dowódcy już. Dobrze, nie chcę gadać. Czekaj, nie dzwoń jeszcze, bo ten. A, auto, dobrze, weźmy razem. No. No wsiadaj. Nie mogę wsiąść. Nie mogę. Kurde. Wsiadaj. Czekaj. O. Zablokowany jest. O. Dobra, weźmy na razie inny. Dobrze. Rekwirujmy. Zablokowało się auto, nie możemy wsiąść. No, zatrzasnął kluczyki w środku. Tak, kluczyki zatrzasnąłeś. Zatrzasnął kluczyki, przepraszam. Zadzwoniłem do dowódcy, ale nic nie dało, wsparcie nieodwołane. Mówisz? Czekaj, ale zadzwonię teraz. Teraz ja zadzwonię. O, ci może już nie lubi, wiesz? Dobrze. Dobra. I teraz poczekaj, musimy podjechać po nasz radiowóz. Nie wiem, czy będzie otwarty, bo chyba ten, zatrzasnąłeś kluczyki, to już koniec. No tak, ale wiesz co, tam drzwi nie ma obok. Kurczę, zarekwirowali nam, chyba zabrali chłopaki. Ale na szczęście tu jest następny, czekaj. Jest następny, no możemy pożyczyć. Spokojnie. Dobra, czekaj. No kurde! Co za ziomki, czekaj chwilę, spokojnie, nie strzelaj na razie do nich, czy coś tam. To jest taki sam jak nasz, tylko że odnowiony. Dobrze, wysiadłeś. Użyj mocy klamki. Cholera jasna. Wiesz co, ja cię wyrzucę przed nim, się zatrzymaj może przed tobą, nie? Dobrze. Czekaj, coś kombinują. Ja coś kombinują, oni są pijani. Tak, pijani są. Pączki z adwokatem jedli chyba. No. Wsiadaj. No teraz. Nie mają jak uciec. No, użyj klamki, widzisz? Dobra, jedziemy. Cholera. Spokojnie. Dobra, załatwiłem sytuację. Okej. Czekaj, musisz wyjść. Odbierzesz mnie? O, jestem w pobliżu. Dobra, możesz zadzwonić do szefa? Kurczę, już nie. Bo ja też nie mogę chyba za bardzo zadzwonić, bo już tym dzwoniłem. Dobrze. Spróbuj zadzwonić. Nie mogę właśnie. Bo ja też dzwoniłem niedawno. To może eutanazja? Eutanazja, mówisz? Ciekawe. Spokojnie, ja próbuję dzwonić jeszcze raz. Nie mogę. Dobra, zróbmy eutanazja. Tak. No? Zrób sobie eutanazję. Pojaw się gdzieś i wsiądziesz za nim, a ja wcześniej wysiądę. Dobra, jestem. Jesteś? Czekaj. No. Nie wsiadaj. Dobra. Dobrze. Możesz wsiąść. Dobrze. Trzeba, bo to jest ładniejszy radiowóz, wiesz? On będzie pusty. Bo oni idą spać dzisiaj. Weź ten, co obok mnie stoi. Nie mogę, bo oni to zobaczą, a ten jest już nasz. Dobra, spokojnie. I zaczną mnie gonić. Dobra, już jestem.
Siadaj. Dobrze. Piękno. Dobra. Troszkę takie ma skizowany ten. Ale spokojnie. To mamy. Dobrze, słuchaj, tak, posłyszeliśmy. Cześć, spokojnie, pojedziemy tutaj do strefy przemysłowej. Okej. Bo tam różne rzeczy się podobno dzieją. Nie no, tutaj jest bardzo dużo. Ukryte garaże z narkotykami, ze skradzionymi przedmiotami, telewizorami, radiami, FM. Wszystko tutaj jest. Tak, tylko dokładnie. To jest poukrywane i my musimy... Dostaliśmy cynk, że właśnie tutaj coś w pobliżu się znajduje. Okej, zatrzymaj się, czekaj. Czekaj. O, tu jest, dobra. O! Szukałem pedała. Ci, że... Idź na górę. Zobaczyć. No, patrz, tutaj jest pan. Tak, tutaj jest pan. Zapytaj go, a ja zobaczę na górze, jaka jest sytuacja. O co chodzi? Ej, popchnął mnie! Co? Policjanta? No popchnął mnie, jestem na służbie. Aresztuj go. Nie, pieniążki zabrałem. Dobra. Nie widział nikt? O, czekaj, wiesz co, bo ja może ten... Nie, czekaj chwilę, muszę wziąć. Na szczęście noszę zawsze pistolet z tłumikiem. Dobra. Okej. Jesteś? Nic tu nie widać. Ciężka sytuacja. I dobra, może zróbmy to tak, jak prawdziwie policji się robi. No. Czekaj. Przecież my jesteśmy prawdziwą policją. No właśnie, ale bądźmy prawdziwsi. Gdzie jesteś? Tam u góry na dachu? No. To czekaj, weź ten... skacz na auto. No. Dobrze. Policjanci zawsze tak robią. Okej. O, znowu ci coś wypadło. Dobra, to ja cię podjadę może. Podjedź, no. Widzisz, gdybyś był kotem, to byś normalnie przeżył. Bym spadł na cztery łapy. No właśnie, byś spadł na cztery łapki, a tak to nie spadłeś i co? No i taka sytuacja. Dobra, jestem. Czekaj. Okej. Dobrze, no. Dobra. Masz problemy, czy co? Chcesz o tym pogadać? Okej, spokojnie. Czekaj, co to jest? Czemu ten pan z tampliczką tu stoi? Co on tam pisze? Teraz zobaczę. Bet you can't hit me with a... Co? Co? Chcesz, żeby go uderzyć chyba? Sprzedaję narkotyki! Czekaj. Dobra. Co ty zrobisz? Czemu on się potknął? Nie wiem. Leżeć! Policja, stop! Stój! Nie ruszaj się! Dobrze. Dobra. Dobrze, jest wszystko okej. Dobra, możemy jechać dalej. Tylko ogólnie uważaj, bo tu jest ten... Właśnie może zawróciłem, bo tam jest komisariat tutaj w pobliżu. Nie, no... A pobliżu komisariatu mamy własnych dealerów pączków, więc wiesz... Aha, okej. Takich ziomków znajomków. Czekaj, bo czerwone są. Więc muszę, wiesz, koguty właczać. Tak. Dobra, tutaj myślę, że powinniśmy... O, czekaj, chwilę, gdzie to jest? Patroluj. Dobra. Wejdźmy... Czekaj, nie, tutaj nie. Może gdzieś tutaj się przyczaimy na ludzi, czekaj, będziemy tutaj sprawdzać, czy dobrze jeżdżą. Czekaj, stój, cofnij. Gości po prawej, dealerka, jak nic, zobacz. Tym czerwonym? Ten z kubkiem. Czemu ci zawsze przewracasz? Patrz! Bije funkcjonariusza! Ała, ała! Nie mogę się ruszać! Pomogę ci! O, szybko, goń go! Ziomek, normalnie agresywny. Zawrócił! O, szlak! Dobra, jadę! Zaraz tam będę, już tam jestem prawie. Zajdźmy drogę. O, shit! Patrz na niego! No, co ty nie umiesz go złapać? Wiesz, że coś przeskrobał. Dobra, mam go. Dobra, masz go, ładnie. Uciekajmy na plażę. Dobra, jestem. No, plaża. Plażing? Tak, tam słyszałem, że ci, co przypakowani są. Tak? Oni coś świrują. Sprzedają koksy do ciała.
Co? To kloc będzie... do ciała, mówisz? No, no. Smarowuje się, tak, mówisz? No też. Ja czekaj, bo no to nie są żarty, bo... To małe dzieci biorą i później ten... I smarują, później je, na, na WF-ie wymiatają, no. A, nie wiedziałem. To ja już tam jadę na sygnałach, skoro to jest taka poważna sytuacja. Może, pilna sprawa, bardzo pilna. No. Może mamy radiowóz? Jak sraczka. Czekaj, no, pilna jak sraczka, dosłownie. Dokładnie. Nawet nie ma czasu na pączki, ani na oponki. Nie ma, nie ma czasu, naprawdę. Jedziemy tam. Co, czemu ten mi tam zaznaczyłeś? Dobra, nie bo tak jest lepiej. Tutaj, znaczy nie dokładnie na molo, bo pakernia jest bliżej troszeczkę. Jaka pakernia? Nie, ja no pakernia. Prosto na plażę jedziemy, prosto na plażę. O, przepraszam, dobra. Nie zauważyłem, że to auto jedzie. W porządku. Dwie gwiazdki mamy. Wsparcie. Jest okej, okay. Jest okej, okay. Mamy wsparcie. Nie, nie potrzebujemy wsparcia. Tu na lewo, na lewo, na lewo. No, no, no. Dobrze. Dobra. Okej, okay, spokojnie. Ach. Jest, a ci ludzie jeżdżą? No jeżdżą. Czekaj, gdzieś tu była pakernia. Prosto, prosto, prosto. Czekaj, wyłącz, po cichu podjedziemy. No, powoli, powoli, bo tutaj już jest taki, wiesz, no. Plażnik, smażnik. Jest, zobacz, są zobacz. Pakerki, czekaj. To jest Toni, Toni. Jest pakerka, poczekaj, patrz, patrz, patrz. Jakie koksy normalnie, co tu jest? No. Weź jakieś narzędzie najlepiej, czekaj. Nie, 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 nie bij go. Latarkę? Patrz, uderzył go! No, mnie też chce bić. Stać? To będzie bójka, zobacz, zobacz. Zobacz, bójka, bójka, zobacz, czekaj. Biją się. Biją się! Czekaj, weźmy ten. Nie, nic nie bierz, czekaj. Mówisz, poglądajmy? Dobra, wezmę pałkę. Ziomek nagrywa, za to ziomek nagrywa telefonem, zobacz. Widzisz? To będą dowody. No, dowody, albo... Patrz. Co oni tu robią? Uśmiechnij się, Lucek. Dobra. Dobra, a ten? Patrz, ale go zmasakrował normalnie. Dobra. To oni sprzedają te koksy, ten biały. Dobrze, co pan zrobił? Czemu pan tak się zachowuje? Co to ma być, co? Ała, nie w buzi! Ała, nie kluczy mnie! Co ty? Ała! Dobra. Ała! Ała, co ty robisz? Pomagam ci. Właśnie widzę. Zastrzyk z adrenaliny, raz. Agresywny się zrobiłeś. Dobra, chodźmy stąd. No. Zanim ktoś ich znajdzie. Dobrze. Dobra. Ja proponuję odstawić radiowóz już do tego. Do kryjówki. Nie, spokojnie. Tutaj, zobacz, zobacz, czekaj, to ten. No, dokładnie. Mam go. Dobra. Czemu tam pobiegłeś? Z adrenaliny zastrzyk. Przekąskę miał. Ja lubię przekąski jak znajdywać. No dobrze. Dobra, myślę, że musimy powoli już jechać na ten, faktycznie. Na posterunek. Na plażę. No. Na plażę? Dobrze. Pojedźmy na plażę. No co, myślę, że już koniec dzisiejszej służby. Już nie musimy nikogo słyszeć. Tutaj jest parking, a dobra. Nie, spokojnie, tutaj tam... Czekaj, co tam się po lewej dzieje? Ja się położę. Okej. Okay. Musimy patrolować. Ej, tu jest ciężko ten, dostrzec ludzi, bo oni wszyscy klęczą. Tak, tak, nie wiem czemu. I to dziewczyny często klęczą. Okej. Okay. Czekaj, ta dziewczyna chce porozmawiać. Włączę sygnały kogociki, o. Mówisz, co tu się dzieje, halo? Ale jakaś napimpowana, widać, że ten... Nie, nie, to... Za dużo olejku się parowała. Z nią nie chcę rozmawiać, idziemy dalej. Dobra, wsiadaj, wsiadaj, jedziemy. Czekaj, to jest nasza koleżanka po fachu, chodź zobacz. Ratownik. Albo kolega. Ratownik z marihuaną. Z czym? Z pączkami chyba, chciałeś powiedzieć. Co tam masz? Przyznaj się. Przyznaj się, co masz. Przyznaj się! Mów co wiesz! Mów co wiesz, szybko! Ty ten co ma... Patrz jak się zawiesił. What the fuck? Jakby się zesrał. Wsiadaj, bo przyjechali! Nasze wsparcie? Wsparcie przyjechało, chodź wsiadaj. Dobra. Oni się nim zajmą. Mam ketchup na lewym lusterku. Czemu wysiadłeś? Co za... Radiobus się popsuł. No użyj klamki! Oj! Siadaj.
Wsiadaj! Oh my god. No. Dobrze. No i przebili nam gumofilce, no. No nie. Masakra. Okej. Okay. Okay. Co się stało? Tu są policyjne skutery wodne. Tak? No. Czekaj, już jadę. Ale dobrze, tu? Na razie... No, tutaj. Okej. Okay. Czekaj, musimy radiobus... Dobrze, on tutaj się... Ja go schowałem już, żeby nam nie ten... Okej, okay, jest motorówka policyjna. Uciekamy na jacht policyjny. Na jacht policyjny? Dobrze, weźmy wspólną motorówkę. Czekaj. Użyj mocy krawędzi, nie? Dobrze. Dobrze. Płyniemy w takim razie na policyjny jacht. Tak, na policyjną motorówkę. Znaczy jacht, tak, dokładnie. Dobrze. Tam jest. Jak oceniasz naszą dzisiejszą służbę? Myślisz, że dyrektor zleci nam jeszcze jakąś robotę, czy nas wywali jak ostatnio? Nie wiem, to się przekonałem w następnym odcinku, wydaje mi się. Mówisz? Tak jest. No dobrze. A bo to widzowie niech powiedzą, czy ten... Czy się spisaliśmy, czy nie? Niech się zdaniem... wezmą za nami u dowódcy. Właśnie, bo to jest bardzo ważne. Oni są, no... Rambo! Dobrze. Jak szmata poleciałem. Co to było? Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Na razie, cześć.